przyznam, że nie spodziewałem się takiego daru, jaki tutaj zastałem w tej kaplicy. Może nie wierzycie, ale to jest jeden z najpiękniejszych momentów, kiedy biskup może widzieć przy ołtarzu tak liczne, jak na tę okazję, rzecz jasna, liczne grono sióstr, osób życia konsekrowanego. I dobrze, że się ta tradycja zrodziła i dobrze byłoby, gdyby ona się także pomnażała, rozwijała się. Myślę, że w dzisiejszym świecie, jak rzadko kiedy, tak bardzo potrzeba właśnie tych osób, które idą drogą życia konsekrowanego. Dziękując już teraz za waszą obecność, pozwólcie, że wszyscy razem tutaj, i siostry, i alumni, i seminarium, zarząd seminarium, będziemy się wspólnie modlić za całą diecezję i za wszystkie osoby życia konsekrowanego, upraszając jednocześnie łaskę nowych, dobrych powołań. Życie konsekrowane to dar dany Kościołowi. Życie konsekrowane nie jest kategorią idei, ale pewnym konkretem związanym z osobą, realizacji czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i modlitwy. Stąd dziękując dzisiaj za dar życia konsekrowanego w Kościele, dziękujemy za każdą siostrę. Dziękujemy za tę łaskę życia, które ubogaca Kościół i ubogaca nasze seminarium.